Mam do omówienia temat, który może pojawiać się na różnych prezentacjach, gdzieś być, powiedzmy, przemycany. I tak naprawdę to, jak my do tego podchodzimy, wyznacza to, jak my pokazujemy świat i jaki świat też odbieramy. No i dosyć, można by powiedzieć, też trudny temat w dobie, gdzie każdy, kto ma aparat, uważa się za twórcę, uważa się za osobę uprawnioną do tego, żeby publikować. Publikować tak, jak chce, jak uważa. I teraz kilka prawd o tym, co publikujemy i dlaczego publikujemy, czyli troszeczkę o etyce fotografii podróżniczej. I teraz pierwsza rzecz, czym w ogóle jest fotografia podróżnicza, bo mamy, powiedzmy, pewne tutaj no, dysonanse. Po pierwsze, z jednej strony możemy uważać, że fotografia podróżnicza to jest fotografia reporterska, tyle, że w fotografii reporterskiej mamy określone zasady etyczne, określone zasady publikowania tego, co możemy opublikować, jakie zgody na to potrzebujemy, co tak naprawdę czyni no, pewne obostrzenia i nie każdy może się tym zająć. Z drugiej strony możemy uważać, że fotografia podróżnicza no, to jest tak naprawdę fotografia hobbystyczna, fotografia turystyczna. Gorzej, że nie patrzymy wtedy na to, że obowiązuje nas cokolwiek, bo przecież my uwieczniamy świat, taki, jaki my widzimy. Uważamy, że możemy to opisać, włożyć wszędzie i żadne zasady nas nie obowiązują. Obrażamy się, kiedy ktoś nam powie jednak, że to jest fotografia turystyczna. Zwłaszcza się obrażamy, kiedy taki jakiś pojedynczy strzał chcemy wysłać na konkurs fotograficzny i wtedy już uważamy się za reporterów, jeżeli ktoś to zdjęcie zobaczy. Jednak tak naprawdę no, można by odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego my w ogóle fotografujemy? Czy w dobie, kiedy każdy ma aparat i uważa, że może wszystko, tak naprawdę my to wszystko możemy? Bo wystarczy czasami odwrócić daną sytuację i zobaczyć ją troszeczkę inaczej. I wypisałam, powiedzmy takie, zastanawiając się, dlaczego fotografujemy, konsultowałam to z kilkoma fotografami. Mówiłam im to, co ja myślę, oni mi mówili swoje zdania, tak żeby, powiedzmy, w jakiś sposób było to kompletne i nie wiedziałam też, czy moja wiedza na to pozwala, żeby to wszystko w miarę spójnie przedstawić. Dlaczego fotografujemy? No po pierwsze, zaskakuje nas coś, co jest w podróży, coś, co jest dla nas nowe, coś, czego najczęściej nie rozumiemy. I fotografując, tak naprawdę nie zastanawiamy się w większości na tym, co fotografujemy, a później, co ląduje w internecie. Najczęściej w internecie, bo przecież tam zbieramy lajki. Te lajki potwierdzają, że umiemy fotografować. Podobno. Jest kilka grup fotograficznych, dajmy na to zaczynając od Facebooka, gdzie ludzie wrzucają swoje zdjęcia po to, żeby ktoś się wypowiedział. Oczywiście my jako naród specjalistów też często nie lubimy, kiedy ktoś nas krytykuje, kiedy ktoś nam wytknie błędy. Bo przecież byłem w danym kraju, najlepiej na innym kontynencie, zrobiłem zdjęcie i potrzebuję teraz waszą opinię na to, że to zdjęcie jest super. Inna opinia nie wchodzi w grę. I teraz tak, niedawno, niektórych zdjęć po prostu nie będę pokazywać, chciałabym je wam tylko omówić. Niedawno na jakiejś grupie fotograficznej, też na Facebooku, pojawiło się zdjęcie kobiety karmiącej piersią w kraju afrykańskim, w Ganie i podpisano było, tak to się robi w Afryce. Nie wiem, czy zdajemy sobie z tego sprawę, ale to, co publikujemy, nie świadczy o tym, co my widzimy tak, tylko tak, na miejscu, do którego przyjeżdżamy, tylko świadczy o nas, o naszej niewiedzy, nietolerancji, czy po prostu nawet o poglądach, jakichkolwiek. I pierwszym komentarzem, jakie pojawiło się pod tym zdjęciem, było, może ciebie to zaskoczy, tak się robi to na całym świecie. Co już, no powiedzmy, było już pewnym odzewem. Z drugiej strony osoba, która opublikowała to zdjęcie, nadal się upierała, że trzeba je ocenić technicznie. O tym nie będziemy dyskutować. Ale często jest tak, że fotografujemy rzeczy tylko dlatego, że nas zaskakują, ale nie mamy pojęcia, nie mamy refleksji nawet na temat tego, co fotografujemy. Dla przybliżenia na przykład dosyć popularne fotograficznie targowisko w Boliwii, w Potosi, gdzie przychodzi bardzo dużo ludzi, nie po to, żeby kupować, po to, żeby robić zdjęcia. Bo przecież takie zdjęcia w necie coś już będą znaczyć. Udowodnimy, że gdzieś byliśmy. Jakby to po prostu była jakaś wielka konkurencja. Tak samo możemy się czuć w momencie, kiedy uczestniczymy w jakimś wydarzeniu i go nie rozumiemy i idziemy, powiedzmy, z aparatem.
Docieramy do wioski górskiej. To jest akurat w regionie, w którym mieszkałam przez dwa sezony letnie. Docieramy do wioski górskiej, gdzie widzimy taki obrazek. Wow, wyścig konny, dzieciaki na koniach, super, jakie to jest w ogóle egzotyczne, jakie to jest wspaniałe. No u nas tak nie ma. No i fotografujemy, wszystko super. Tylko, że tak naprawdę to jest wyścig, do którego te dzieciaki przygotowują się cały rok. To jest wyścig, który w wiosce tych dzieci musi udowodnić, że oni w wieku 8 maksymalnie do 16 lat udowadniają, że są gotowi na przyjęcie obowiązków mężczyzny w tej wiosce. I przy tym, jak powiedzmy Tuszetia staje się teraz popularna turystycznie, na święto Antengenoby, podczas której odbywa się ten wyścig, przyjeżdża tak naprawdę o wiele więcej turystów niż jest mieszkańców. Dla mieszkańców tego regionu święta Antengenoby są ważniejsze niż Wielkanoc i Boże Narodzenie razem wzięte. Czy my na swoją Wielkanoc czy Boże Narodzenie zapraszamy grupę turystów, żeby fotografowała to, jak robimy pisanki? No wątpię. A przecież dla nich to by było egzotyczne. W momencie, kiedy akurat tutaj Dato Kadze wygrywa wyścig, on dostaje flagę. Ta flaga jest symbolem, że w wiosce nadal zachowywana jest tradycja. Po takim wyścigu, no pomijając to, że jego ojciec się popłakał, bo Dato w wieku 11 lat wygrał ten wyścig, pomijając sam fakt, że jest to święto dla nich i związane z tradycjami, i związane z religią, tak naprawdę w tym samym czasie w wiosce przebywa, bo to jest akurat dość duża wioska, na to święto przyjeżdża około 200 osób. Wybierani są szulta, czyli osoby odpowiedzialne za to, żeby dostarczyć jedzenie, ponieważ nie każdego stać, tych szulta musi być kilku. Jest odpowiednia lista do tego sporządzona. I w momencie, kiedy zakończy się wyścig, kiedy mamy już część rytualną, w tym momencie następuje tak zwana supra, biesiada. Oddzielne są stoły dla mężczyzn, oddzielne są stoły dla kobiet. Ze względu na to, że region zrobił się dosyć popularny turystycznie, zaczęto to miejsce odgradzać od turystów, których jest czasami tyle samo albo nawet więcej, drutem kolczastym. Jest zakaz informowania o tym, w jakiej wiosce, kiedy odbywa się dane święto. Zakaz wpuszczania osób obcych. Bo każdy z aparatem idzie i patrzy, kto co je, a najlepiej jeszcze by, powiedzmy, przyszedł, spróbował i zakosztował atmosfery. Tylko co innego, kiedy mamy w wiosce ludzi, którzy czekają na ten moment, żeby się razem ze sobą spotkać, przyjeżdżają nawet z innych krajów, jeżeli tam mieszkają tylko na to święto i w tym samym czasie taka sama ilość turystów chce wejść i przeżywać gruzińską gościnność. Nie biorąc pod uwagę tego, że niestety dużo komentarzy było też tam polskich, idziemy na darmową wyżerkę. No niestety. Jak my byśmy się czuli, gdyby na ślub naszych dzieci przyszła grupa, dajmy na to z Chin, i zaczęli fotografować moment założenia obrączki 50 osób cisnących się na ołtarz. No bo przecież oni chcą zobaczyć coś nowego. Dla nich to jest egzotyczne, dla nas to jest egzotyczne. I tak naprawdę wystarczy czasami poczytać albo odłożyć aparat i zapytać się, o co chodzi. Widząc nasze zainteresowanie, tak naprawdę często dowiemy się więcej i dowiemy się, co mamy fotografować, jeżeli już zostanie nam, powiedzmy, udzielona na to zgoda. Kolejną, powiedzmy, sprawą, jeżeli chodzi o to, dlaczego fotografujemy albo co fotografujemy, są pewne autorytety fotograficzne. Problem polega jednak na tym, że większość pracy, jaką widzimy tych autorytetów, to jest efekt końcowy, czyli zdjęcie, które powstało, które zadziwia, jest cudowne, piękne i tak dalej. Nie widzimy pracy, która została włożona w poznanie miejsca, w poznanie ludzi, w zaufanie, po prostu zdobywania zaufania tych ludzi, po to, żeby dane zdjęcie wykonać. My przyjeżdżamy i chcemy mieć to w wersji instant, czyli skoro, dajmy na to, ktoś to zrobił, to my też możemy. Bo przecież mamy aparat, to my będziemy następnym, dajmy na to, jakimkolwiek sławnym fotografem, bo przecież my też jesteśmy twórcami, przynajmniej tak się usprawiedliwamy. Niestety niektóre autorytety, możemy powiedzieć, nie przedstawiają całej historii. Albo historia ta kompromituje ich niewiedzę, o czym się nie mówi. Dla samego przykładu dam wam chyba najbardziej popularne zdjęcie National Geographic. Steve McCurry. Człowiek, który dzięki temu zdjęciu, można powiedzieć, stał się chyba jednym z najbardziej rozpoznawalnych fotografów National Geographic. Sama okładka jest uznana za najbardziej rozpoznawalną. Dziewczyna, która została uwieczniona na tym zdjęciu, tak naprawdę, można powiedzieć, jaka była jej prawdziwa historia.
Steve opisuje w wywiadzie, kiedy opowiada o tym, jak zrobił to zdjęcie, że usłyszał śmiech dzieci i po prostu tam poszedł. Jako pan z zachodu no, dostał pozwolenie do tego, żeby wejść w miejsce, gdzie przebywały same dziewczynki. Tylko, że nasza główna bohaterka, mając 12 lat, po pierwsze, nie mogła już przebywać, ani tym bardziej odsłaniać twarzy przed mężczyzną, który nie pochodzi z jej rodziny. I teraz, czy to, że jesteśmy z bardziej powiedzmy z większej cywilizacji, czy to, że mamy aparat, daje nam prawo do tego, że naruszamy pewne, powiedzmy, no, tradycje, pewne zasady kulturowe. I teraz pytanie, czy on o tym nie wiedział, czy zrobił to dla zdjęcia? Bo tak naprawdę zdjęcie, które powstało wcześniej, pokazuje co innego. On zachwycił się oczami dziewczynki, ale ona zasłaniała swoją twarz. I przez swojego nauczyciela, ze względu na jego prośbę, została kilkukrotnie poproszona o to, żeby tą twarz odsłonić. Zdjęcie zostało podpisane, że jej oczy na tej okładce wyrażały strach przed wojną. I z jednej strony możemy powiedzieć, że zdjęcie na nowo ożywiło dyskusję o przechodzonej wojnie, o ludziach, którzy naprawdę potrzebują pomocy, a ponieważ wojna już nie jest newsem, w tym momencie no, nie jest dla nikogo ważna. Rozmowa rozgorzała na nowo. Rozmowa, która miała coś zrobić. Ale czy fotograf robiący zdjęcie zdaje sobie sprawę, jakie są konsekwencje? Bo co prawda, zdjęcie zostało opublikowane na okładce National Geographic w 1985 roku. Czy gdyby w Stanach w tym samym czasie, kiedy ono zostało opublikowane, czy gdyby zostało opublikowane w Afganistanie, czy w Pakistanie, czy ta dziewczyna by żyła do dnia dzisiejszego i czy jej życie nie potoczyłoby się inaczej, ze względu na to, że ona nie dość, że zrobiła coś, co jest niedozwolone w jej kulturze, pokazując swoją twarz, została przy tym sfotografowana i na dodatek, no można by powiedzieć, okryła hańbą swoją rodzinę. Czy z racji tego, że była niepełnoletnia, Steve dostał zgodę od jej rodziców na rozpowszechnienie tego zdjęcia? On nawet nie znał jej imienia. Wrócił tam po pewnym czasie, odgrzewając na nowo historię, że odnaleziona została dziewczyna z zielonymi oczami. Dziewczyna, która potem z tej miejscowości tak musiała uciekać. Kobieta, matka, już dzieci. I teraz, czy my zdajemy sobie tak naprawdę sprawę z konsekwencji, jakie mamy publikując dane zdjęcie? Nieważne, czy to będzie internet, nieważne, czy to będzie gazeta. Czy my ponosimy odpowiedzialność za to, co się stanie z bohaterem naszego zdjęcia i w jaki sposób my go przedstawiamy? Czy to nie będzie dla niego krzywdzące? Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o to, dlaczego fotografujemy. No można by powiedzieć, oho, coś się zawiesiło, jest. No dosłownie mówiąc, zaliczanie zdjęć z magazynów podróżniczych, z katalogów, biur podróży, zdjęć, które mają nas zachęcić do tego, żeby pojechać w jakieś miejsce. Zdjęć, które my oczekujemy, że zrobimy, jadąc, korzystając z oferty, to, co nam jest przedstawione, to, co zostało nam sprzedane, w bardzo ładnie podany sposób. No, przykładów można mnożyć, jak bardzo, powiedzmy, rynek ten kreuje to, gdzie jeździmy. Pomijając to, że daje się do magazynów podróżniczych zdjęcia najczęściej fotografów, którzy robili je w określonych warunkach, którzy, powiedzmy, do tego się przygotowali, ale o tym nikt nie napisze. To jest zdjęcie, powiedzmy, typowo okładkowe, z ładnym zachodem, wschodem, nieważne. Tak jak jest przedstawione, tak oczekujemy. No Most Karola, no to samo miejsce przecież. Każdy jedzie, żeby zrobić, powiedzmy, kolejne przykłady. Wenecja. Romantyczna Wenecja zmaga się teraz z dużym problemem, bo przecież każdy chce jechać na karnawał i każdy chce uwiecznić romantyczną Wenecję. Z czego powstaje dość duży problem. Innym problemem jest też to, jak bardzo my powielamy pewne rzeczy, żeby, powiedzmy, zrobić to samo. W fotografii podróżniczej dużym problemem jest totalny brak kreatywności. To jest zdjęcie ściągnięte z Lonely Planet. Pytałam się kilku polskich blogerów, tłumacząc od razu kontekst, pod jakim chciałabym użyć to zdjęcie, ponieważ wpisując język trolla Norwegia, no to wychodzi nam głównie to samo zdjęcie, łopatologicznie, ewentualnie czasem pozycja się zmienia. Takich miejsc jest mnóstwo. Tylko, że dostałam zgodę od jednego Anglika, który stwierdził, że ma na to, delikatnie mówiąc, nie obchodzi go to, w jaki sposób to zostanie użyte, korzystaj ile wlezie. No niestety w Polsce dużo osób nie wyraziło zgody, więc pozostaniemy przy tych dwóch zdjęciach, ale tego jest tysiące w internecie.
Wystarczy wpisać nazwę w Google i przez kilka stron mamy to samo ujęcie. I teraz pytanie, czy my jeździmy po to, żeby coś zaliczyć, czy rzeczywiście robimy sobie taką własną, powiedzmy, mitologizujemy dane miejsce, bo przecież ta osoba tutaj czuje się wolna. Ja też chcę być sam przy takiej naturze, a za tą skałą z tyłu jest kolejka i wszyscy chcą mieć to samo zdjęcie. Takich miejsc można w tysiącach mnożyć, do których jedziemy tylko po to, żeby sobie zrobić fotkę. Totalnie nie koncentrując się na tym, żeby przeżyć bycie w tym miejscu. Przykładów po całym świecie można naprawdę bardzo dużo szukać. Tak samo jak tego, w jaki sposób robione są takie zdjęcia. Dosyć ciekawe też jest, jak bardzo, na przykład jeżdżąc na warsztaty fotograficzne, na jakieś wyprawy fotograficzne, czy jeżdżąc specjalnie w miejsca, gdzie powstają punkty widokowe po to, żeby z tego miejsca fotografować, zdajemy sobie sprawę, jak bardzo powielamy to samo. Nie wnosimy nic. Najczęściej nawet parametry zdjęć są podobne. To nie zmienia niczego. To zdjęcie zostało ofotografowane, a jechanie po to, żeby zrobić coś, co ktoś już zrobił, no to już leży teraz w naszej, powiedzmy, kwestii, jak my to widzimy. Po co pchać się i czekać na przykład 2 godziny w kolejce, żeby zrobić to samo, co zrobiły miliony przed nami. Kolejna część, dosyć kontrowersyjna, to są cele zarobkowe. Z jednej strony można wymienić korzyści finansowe, z drugiej strony też lajki na stronach. Ale tutaj chciałabym was zostawić z taką myślą, że to, że my fotografujemy w kraju, w którym, który jest dla nas, powiedzmy, też egzotyczny, ale który nie ma pewnych regulacji prawnych, nie usprawiedliwia nas w tym, że my możemy używać wizerunek tych osób. I tak pokrótce, żeby tego tematu nie rozwijać, bo tutaj można się naprawdę długo wypowiadać, zostawię was tylko z 2 slajdami. Pierwszy pokazujący, jeżeli wpiszemy sobie na dosyć popularnym, banku zdjęć. Po prostu wyraz, dany kraj, whatever, Ameryki Łacińskiej, Azji, cokolwiek i wpiszemy ludzie, jaki dostaniemy efekt? Coś mi nie styka, dokładnie. Czy uważacie, że którakolwiek z tych osób wyraziła zgodę na to, żeby być przedmiotem sprzedaży? Bo przecież ich wizerunek jest sprzedawany. To jest wyszukiwarka, gdzie każdy może kupić za dolara zdjęcie. Czy ktokolwiek się zastanowił, czy te osoby w ogóle mają co jeść? Bo większość czasu, kiedy ja na przykład byłam w Boliwii i rozmawialiśmy z ludźmi, którzy są fotografowani przez grupy przyjeżdżające autokarami, to oni mówią, że to jest dosłownie ludzkie safari. Nikt się nawet ich nie pyta, czy oni dzisiaj będą mieli co włożyć do garka. Ale przecież zdjęcie pójdzie na sprzedaż, tak? To fotograf na tym zarobi. To fotograf przekaże dalej do magazynów podróżniczych, to on będzie ładował swoje ego tym, że takie zdjęcia są sprzedane. No zarobił 1 dolara, czyli zrobił dobre zdjęcie, tak? To dlaczego w internecie jakikolwiek, powiedzmy, bank zdjęć, dajmy na to idąc dalej Shutterstockiem, jak wpiszemy Polska jest coś innego? Dlaczego w żadnym kraju europejskim na pierwszych stronach nie znajdziemy zdjęć robionych z ukrycia? Bo co? Bo tam obowiązuje już prawo ochrony wizerunku, tak? To dlaczego go nie przestrzegamy w krajach, w których on nie jest formalny, tylko ze względu na szacunek dla tych ludzi? No to jest pytanie do nas, co my tak naprawdę pokazujemy i co chcemy oglądać, bo to od widowni też zależy, co dalej się będzie pokazywało. Kolejna rzecz, konkursy fotograficzne. Też nie będę się przed tym bardzo rozwodzić, też temat na kilka godzin, nawet z przykładami. Chcę wam pokazać tylko historię pewnego zdjęcia. Zdjęcia, które, powiedzmy, za które otrzymana nagroda dla malezyjskiego fotografa wynosiła prawie 500 000 złotych. Zdjęcia, które naprawdę, jak to się mówi, reprezentuje wszystko, co dobre zdjęcie powinno mieć. Są emocje, jest poruszony temat, ale ten pan w białej koszulce. Czy teraz licytacja, to kto na jaki konkurs zdjęcie wysyła, tak naprawdę obchodzi nas, co jest na tym zdjęciu? To jest po pierwsze pytanie też do organizatorów takich konkursów. Czy oni wnikają w to, czy etycznie wykonanie tego zdjęcia było prawidłowe, czy nie? Ale też przy tej sytuacji, kto pierwszy, ten lepszy, tak? Ile zdjęć z warsztatów fotograficznych, gdzie ludzie powinni wykazać trochę pokory, ucząc się od swoich mistrzów,
pokazuje, jak bardzo oni naśladują te same kadry i co więcej, wysyłają je na konkursy fotograficzne. Bo przecież ktoś im powiedział, jak mają ustawić aparat, stanąć w którym miejscu i oni zrobili dobre zdjęcie. Niestety, ale tego jest bardzo dużo. Kolejna rzecz. Pochwalenie się w mediach społecznościowych znajomym. Po pierwsze, obecnie internet przeżywa zalew zdjęciami selfie. Zero refleksji na temat tego, gdzie jesteśmy, po co jesteśmy. Kolejną rzeczą jest to, jak wiele, powiedzmy też znajdujemy na wszelakich blogach podróżniczych, informacji na temat tego, gdzie jedziemy, czego mamy się spodziewać. Z pierwszych takich obserwacji mogę powiedzieć, że mieszkając w Gruzji, też często obserwuję to, co jest pisane o Gruzji. I 2 lata temu był taki dosyć mocny wysyp, no bo przecież moda na Gruzję jest teraz. 15, 20, 10 najpiękniejszych miejsc w Gruzji, najlepszych miejsc w Gruzji, największych atrakcji w Gruzji. No sorry, ale jeżeli tego czytasz kilkanaście razy w ciągu tygodnia i jedną prawidłowością jest to, że wszyscy przepisują albo przewodnik, albo jadą tam, gdzie wszyscy, w różny sposób, i tak naprawdę nie ma refleksji nad tym, żeby na chwilę stanąć i zobaczyć, co w tym kraju jest najważniejszego. Zobaczyć ludzi, którzy są otwarci tylko po to, żeby ktoś się nimi zainteresował, a oni też są ciekawi, jak jest gdzie indziej. Nie ma rozmowy i nie ma refleksji. I tutaj może nie chcę mnożyć negatywnych przykładów, bo to też nie o to chodzi, ale chciałabym pochwalić jedną postawę. Dziewczynę, która przyjechała bodajże chyba rok temu do Gruzji, Magda Delkowska, która po prostu jeździła po też takich najbardziej popularnych miejscach. Pojechała do Svaneti, przepiękne góry, pojechała do Użguli, no przecież Użguli się chwali, że jest najwyższą wioską Europy, powiedzmy, przynajmniej ich jest taka wersja. I wchodząc do pewnego domu, do którego została zaproszona, poczuła się źle. Dlaczego ona ma fotografować ludzi, których nie zna? Eureka. Bo może najpierw trzeba poznać, kogo fotografujemy. Pytanie, czy na pewno chcemy fotografować te osoby i czy nie wkraczamy w świat z naszymi butami do ich świata tylko dlatego, że chcemy zrobić zdjęcie pod lajki. Na stronie, na blogu, żeby nasi znajomi też poczuli, my też byliśmy w Gruzji. No kto jeszcze nie był? Kolejna rzecz, to co jest pokazywane w mediach społecznościowych, nie zawsze wiąże się z tym, żeby ktokolwiek zadał chociaż jedno pytanie na miejscu. Okej, my możemy nie znać języka, ale niestety czy stety, uśmiech w każdym języku jest taki sam. Tak samo jak wyraża się smutek i tak samo jak można wiele rzeczy odczytać. Jeżeli będziemy czymś zainteresowani, znajdzie się osoba, która będzie chciała nam to wytłumaczyć. Chociażby, dajmy na to Marrakesz. No przecież kto nie był w Marrakeszu? No najlepiej w nocy wychodzić nawet w Marrakeszu. Ile tam się dzieje, ile ludzi wychodzi? I taki, powiedzmy, obraz jest przedstawiany. Dużo osób nie wie, że Marrakesz jest takim punktem, powiedzmy, delikatnie mówiąc, przeładunkowym. Czyli ludzie, którzy chcą się dostać z Afryki, widzą lepszą szansę w tym, że pojadą do Europy, zaczynają właśnie spotykać się w Marrakeszu i w poszczególnych miastach Maroka. I najczęściej te skupiska ludzi, którzy siedzą na placach, to nie jest to, że oni zabawiają turystów i chcą od nas pieniądze za to, że im zrobimy zdjęcie. To są osoby, które albo już nie mają pieniędzy na to, żeby dalej podróżować. Dla nich podróż nigdy nie oznacza przyjemności. Oni jadą, bo zostawili swoje rodziny i większość pieśni, które śpiewają, są o tym, że tęsknią. Niektórzy podczas tego płaczą. I czy kiedykolwiek, powiedzmy, w takim miejscu nie wystarczy po prostu odłożyć tego aparatu i chwilę posiedzieć. Nawet jeżeli nie rozumiemy, w jakim języku oni śpiewają, zobaczyć, kim oni są i co oni robią. I może wtedy nas natknie refleksja, dlaczego tutaj w tym miejscu jesteśmy i czy nam wypada to fotografować. Selfie z lokalsami? No dlaczego nie? Czy kogokolwiek przejmuje to, że na przykład spotykamy nomadów, i to jest właśnie dość ciekawego. W Maroku, kiedy spotkaliśmy Berberów żyjących w Atlasie Wielkim, Wysokim, tam była sytuacja, gdzie spotkaliśmy ludzi cierpiących z zimna w nocy, w porze deszczowej, kiedy nie było deszczu, którzy nie mają co jeść. Państwo nie rejestruje, ile ich się urodzi, ilu umrze, na co umrze. Ale większość, czego znajdziemy w internecie, to najczęściej filmiki, selfie. O, idziemy, jest nomadka, przyjdziemy do nomadki, o, nomadka nam daje herbatę, Boże, jaka brudna woda. No, jakie to romantyczne, że ona sobie siedzi i nic nie robi.
No chwila refleksji też tutaj skłania. Tak naprawdę, co my wiemy o ludziach, do których przyjeżdżamy? I tak widzę, że już też czasowo przeginam, więc przejdę powiedzmy troszeczkę dalej. No i na sam koniec dla siebie na pamiątkę. I teraz, czy to, że nie będziemy publikować zdjęć, uprawia nas też do tego, żebyśmy mogli robić wszystko? To są nasze wspomnienia z jednej strony. Ale z drugiej strony, czy chińskiej grupie odmówimy wejścia do kościoła i wszyscy nam powiedzą, że robią zdjęcie na pamiątkę, przeszkadzając fotografowi, który tak naprawdę nauczony jest tego, żeby nie przeszkadzać w intymności tej chwili? Czy my mamy prawo fotografować tak naprawdę wszystko? Czy wszystko nam wolno tylko dlatego, że mamy aparat? I teraz, co nam daje tak naprawdę, co może nam dawać fotografia z drugiej strony? Myślę, że aparat nie powinien jakby przeszkadzać nam w kontakcie z drugim człowiekiem. Nie powinniśmy robić też zdjęć z ukrycia. Nawet jeżeli jesteśmy świadkami przepięknej sceny, którą chcemy uwiecznić i ją uwieczniamy, dlaczego nie podejdziemy do osoby, którą właśnie sfotografowaliśmy, tylko po to, żeby to zdjęcie pokazać? Większość osób, które fotografujemy podczas podróży, nie ma swoich zdjęć, bo ich na to nie stać. Po prostu. To samo, jeżeli złapiemy z kimś kontakt, tak naprawdę po dwóch, trzech zdaniach, po uśmiechu, ta osoba i tak zajmuje się swoimi rzeczami i nas ignoruje. Ale my w tym czasie nie jesteśmy już dla nich intruzem. O ile widać to na zdjęciach, kiedy nie jesteśmy już, powiedzmy, kimś, kto wtargnął do nich, kimś, kto narzuca im to, że oni w tym czasie, jak pracują, będą uwieczniani. Z wszystkimi tego konsekwencjami. O ile łatwiej jest znaleźć kontakt z drugim człowiekiem, jak pokaże mu się te zdjęcia. Zdjęcia, akurat te, które teraz oglądacie, były robione na winobraniu. Winobraniu, które, gdzie było nas tak naprawdę 10 osób z aparatami. Każda poszła gdzie indziej. Każda rozmawiała z tymi ludźmi. I tak naprawdę myśmy zostali zaproszeni na drugi dzień po to, żeby razem z nimi świętować to, że winogron został zebrany. Zmieniliśmy całkowicie nasze plany tylko po to, żeby po prostu być z nimi, bo im to obiecaliśmy, bo oni się czuli ważni. My się pytaliśmy, co oni robią, dlaczego oni to robią. Przecież z drugiej strony właściciel tego pola, który jest na zdjęciu, on był tak dumny, że jego pole jest fotografowane i to nie chodzi o to, czy my jesteśmy intruzami, tylko my, jak my podchodzimy do ludzi, czy nam wolno, czy nie wolno fotografować w danym miejscu. Tak naprawdę kończy się na tym, jaki my osobiście stosunek mamy do tego i jak pokażemy, że to my jesteśmy zainteresowani ludźmi. A sytuacje potem się same tworzą. Wystarczy pójść na bazar i nie, za przeproszeniem, walić fotkę jedną za drugim, tylko zapytać się, dlaczego tak jest, a co pani sprzedaje? Ci ludzie naprawdę będą chcieli rozmawiać. Naprawdę będą mieli historie do opowiedzenia, z których mogą wyjść o wiele lepsze zdjęcia, jeżeli nam na tym właśnie zależy. Ale czasami może się okazać, że po prostu nie wypada tych zdjęć robić dla uszanowania tych ludzi. I z tą, powiedzmy, myślą na sam koniec chciałabym was zostawić. Jeżeli publikujemy coś w internecie, jeżeli chcemy cokolwiek publikować, zastanówmy się, czy po prostu chcielibyśmy być w tej samej sytuacji. O ile łatwiej jest po prostu się nawzajem szanować, szanować czyjąś godność. Jadąc do kogoś w gości, nie bądźmy po prostu dla niego intruzem. I kiedy ja byłam w szkole fotograficznej, mieliśmy takie zajęcia z fotoreportażu na Bobrku w Bytomiu. To jest dość biedna dzielnica. I wtedy nasz wykładowca wypuścił nas w tą dzielnicę i powiedział tak: nigdy nie pozwól, żeby osoba, którą chcesz sfotografować, czuła się gorzej od ciebie. I myślę, że z tą myślą na sam koniec już was zostawię. Dziękuję.